Siemaneczko, siemaneczko, a miało być tak pięknie, fajnie i przyjemnie. Dostajesz telefon w nocy, panie Mariuszu, komputer upadł, czyli nowoczesność samochodów. No i mam swojego jednego koziołka zawsze na zapasie, ten, który siedzi na dupie. Pomoc drogowa from Pudzian zasuwa prawie do Czech, to znaczy no do Czech, naczepa została pod Czechami. Holownikiem ściągnęliśmy z trasy auto na pobocze, komputer padł, nie da się naprawić na drodze. Nowoczesność samochodów, czyli elektronika padła, komputer powiedział, dosyć, nie będzie współpracował. No to co, rad nie rad, chłopaka nie zostawimy na drodze. Robór jeden stoi, no i mój koziołek od wywrotki już jest załadowany. Obiewka zdjęta, żeby wysokości się zgadzały i pomoc drogowa from Pudzian leci pod czeską granicę, żeby wymienić samochód. Dziadek musi posłużyć 3-4 dni na okres naprawy. Nie jest to przyjemne, do machnięcia 400 w jedną, 450, 450 powrót, czyli będziemy walić dzisiaj dziesiątki. Właśnie spinamy dziadka pomalutku, zapinamy, łańcuchy założone. Widzę, że już leżą pasy. Pasy spinamy. No i mój poczciwy dziadek strasznie wygrać. My dzisiaj to chyba nie wygramy. Marcin, co my dzisiaj możemy wygrać? Co najwyżej pierwszą w nocy albo drugą, jak wrócimy. Dobra, koniec śmiania się, bo mi do śmiechu dzisiaj w nocy nie było. No ale co noco, rad nie rad, będziemy piłować. Kierunek Kudowa-Zdrój i wymiana samochodu. Robór mnie jeszcze nie zawiódł, ale Fafik właśnie 106 padła.